Nie, nie powiedziałem go. Teraz. Witajcie w kolejnym naszym vlogu. Dzisiaj będzie taki vlog z vana bardziej. Stęskniliście się za naszym vanem, także pokażemy dzisiaj taki zwykły dzionek. Przy okazji chcę Wam powiedzieć, że zbliżamy się do końca naszego etapu kamperem po Polsce. Jesteśmy właśnie w drodze do Bieszczad, w Bieszczady, czyli do ostatniego jakby miejsca, które w Polsce odwiedzamy, a potem wyjeżdżamy. No i z racji tego mamy dla Was małą niespodziankę, małe, krótkie podsumowanie tego, tych kilku miesięcy i no i zobaczycie, co będzie dalej, także zostańcie z nami. Tego vloga zaczynamy w południe, właściwie już po południu lekko, także zaczynamy od obiadu. Przy okazji Wam powiem, że dostaliśmy wiadomość od naszego widza i patrona Henryka, za którego serdecznie dziękujemy za tą informację. On nam wysłał taką stronę internetową, na której są podana mapa, jest podana, gdzie są nadajniki LTE i tego GPS, GPS, no internetu bezprzewodowego. I właśnie sobie przyjechaliśmy pod taki nadajnik, bo my mamy z sieci Play i ten internet, więc podjechaliśmy pod nadajnik Playa i mamy turbo szybki internet, więc teraz Kasia będzie gotować i sprzątać, a ja w tym czasie wysyłam filmiki do Olka. Jak ktoś chce, to dam Wam ten link pod spodem, tam pod filmem. Dzisiaj na obiad będą pierogi, które przygotowana moja babcia. Dzięki, babciu. Za chwilę to będzie wszystko zrobione. Wszystko się wyśle. Super. Niewiarygodne. 460 mega plik w pół minuty. A wiecie co, dzisiaj jest tak melancholijnie, bo jest zachmurzenie całkowite. Ale prawdopodobnie zrobimy sobie kino domowe wieczorem. Ładne, dziękuję Kasiu. Jeszcze sam koszulkę marynarską. Modnisz. Przestał. No dobra. Czekamy na pierogi. Dokładnie. Ale Hedza, stoimy sobie z boku drogi koło tego masztu, żeby nam... To jest taka boczna droga. I zapuka do nas jakiś pan i już oboje jesteśmy przestraszeni, że musimy przeparkować, że widocznie tu nie można stać. Okazuje się, że ten pan nas zna i ogląda. I wysyłamy szybko... I... Rozumiem. No, po prostu jest mega szybki internet. A zobaczymy na mapie, tu jest gdzieś właśnie nadajnik. I dlatego przyjechaliśmy do tej właśnie kościeli. Panie Kasieńko, ja słabo wyglądam. Tylko proszę powiedzieć cześć do widzu. Dzięki. No, ja wrzucam pierogi i wracam do Was. Ale miło. Dobra, będą dobra. Gorący, dobra. Mało cukru. No bo one są w środku słodkie. Posłodziła ta babcia w środku? Musi być dużo cukru na pierogach. Też słodzicie pierogi ze śliwkami? Czy jecie takie kwaśnawe? W ogóle muszę Wam się przyznać, że ja w życiu nie lubiłam pierogów. Znaczy pomagałam kiedyś mamie. Ale nigdy w moim dorosłym życiu nie lubiłam pierogów. Ja zrobiłem raz. Miałem to wiele, wiele lat temu. Zrobiłem raz pierogi. Bardzo dużo czasu to trwało zrobienie, potem jak się gotowały, wszystkie się rozkleiły i takie kółeczka pływały po tej wodzie. Cała kuchnia w mące, w syfie i to był ostatni raz, powiedziałem, że to nie ma sensu. Tyle roboty, ile mnie to kosztowało, a porażka była, więc uznałem, że to nie ma sensu, ja od razu kupuję. Dlatego nie gotuję, bo nie lubię długo gotować. Lubię gotować, ale to nie może trwać zbyt długo. Dobre to było. Pycha. Babcine pierożki miałam. Także dzięki, babciu. Jeszcze raz. Ku mojej radości mycie naczyń zostawiamy na później, ponieważ mamy przepełnioną wodę szarą, także musimy najpierw znaleźć zlewkę, także naczynia będą się myły potem. I teraz będzie cia. Kawusia? Mężusia? Dzięki. Zdrówko. Jedziemy szukać noclegu i będziemy robić... Przepraszam, niespodzianka. Jesteśmy już prawie spakowani, Łukasz się jeszcze ubiera, bo strasznie się ochłodziło. Popatrzcie, jest taka granatowa chmura wisząca nad horyzontem. Gdzie są moje kapcie? Tu jest kapeć.
Trzymaj. Co za hippies? Hippies, jadę w Bieszczady, ale w Bieszczadach w hippisi kiedyś mieszkali. To jest bardzo ciekawa historia o Bieszczadach, ale to wam Kasia opowie w kolejnym odcinku. Skąd się wzięło w ogóle pojęcie rzuć wszystko, jedź Bieszczady? A że pogoda jest jaka jest, jest nam sprzyjająca, bo będziemy dzisiaj w środku w wanie wieczorować, oglądać filmy, no i coś jeść. Zobaczcie za chwilę co. Ja się nie mogę doczekać od kilku miesięcy, normalnie planujemy to. Zbieramy, przygotowujemy się. Nie, jeszcze nie rozłączajcie się. Dobra, gdzie my w ogóle jedziemy? Super. To mogą przyjeżdżać ludzie na alkohol, bo lubią, ale dzisiaj jest zimno, to dzisiaj nikt nie przyjedzie. No to jedziemy. To jedziemy tu. Witamy ponownie w studiu nagraniowym Podróżowanie przez V. Moi drodzy, teraz będziemy tutaj z wami ucztować. Mamy zrobione pyszne kanapki, mamy zrobioną sałatkę prawie. Za chwileczkę ją dokończymy, natomiast chcielibyśmy wam teraz powiedzieć, że no zbliża się koniec naszej podróży po Polsce, takiego projektu roboczo nazwanego Kamperem przez Polskę, albo po Polsce, bo to różnie nazywaliśmy. Wiecie, o co chodzi. Objechaliśmy no, kilka pięknych, cudownych województw. Byliśmy w Wielkopolskim, byliśmy w Lubuskim, byliśmy w Łodzi, byliśmy na Dolnym Śląsku, w Małopolsce, na Mazurach byliśmy, pływaliśmy na łódkach. Także było bardzo pięknie, było cudownie i mamy mnóstwo wspomnień, mnóstwo w ogóle refleksji, bo to była pierwsza nasza taka w ogóle objazdówka po Polsce i ja się wam szczerze przyznam, że ja naprawdę w niewielu, no wszystkie te miejsca były dla mnie nowymi miejscami. Także z olbrzymią ciekawością i zainteresowaniem słuchaliśmy doświadczeń ludzi, których spotykaliśmy. I obserwowaliśmy pewnego rodzaju różnice, jak zarówno w architekturze miast, bo na przykład w Zielonogórskim bardzo nas zaskoczyły takie duże, szerokie dachy. Mm-hmm. Bardzo nas, pamiętam, zaskoczyło właśnie w Poznaniu, ale to już nie teraz, ale jak pierwszy raz byliśmy w Poznaniu, to bardzo nas zaskoczył Poznań, ponieważ jest takim bardzo eleganckim, odnowionym miastem. Z drugiej strony mamy Łódź, gdzie Łódź dopiero się tak naprawdę budzi i tam zaczynają się zmiany zrobić, ponieważ tam bardzo dużo tej czerwonej cegły, tych budynków pofabrycznych, które teraz przemieniają się na jakieś takie też dość ładne, albo bardzo ładne miejsca, gdzie można żyć, ucztować, bawić się i tak dalej. Ja tylko muszę dodać, bo ja jestem osobiście Łodzią po prostu oczarowana. Moim zdaniem to miasto ma niesamowity klimat. Kto nie oglądał odcinka o Łodzi, to możesz sobie zobaczyć. Później pojechaliśmy na Dolny Śląsk. Na Dolnym Śląsku było fantastycznie. Ja się totalnie zakochałem w Dolnym Śląsku. Zielonym Śląsku, bo tam jest po prostu zielono. Piękne góry, karkonosze i te sprawy. Tak, i Dolny Śląsk. Tutaj odcinek właśnie stamtąd też. Coś pięknego. Jedyną rzeczą, którą brakowało zarówno na Mazurach, w Dolnym Śląsku i w Łodzi jest nasz ulubiony majonez. Majonez kielecki, jak się okazało, moi drodzy, nie można kupić majonezu kieleckiego na Mazurach i w całej części nam Polski Północnej, bo jak się dowiedzieliśmy od miejscowych, w Polsce są miejscowe i lokalne majonezy. Łukasz, ty to źle pamiętasz. My dowiedzieliśmy się tego od was. Był taki odcinek, jak jechaliśmy do Finlandii, byliśmy w Estonii, robiliśmy sobie kolację i przygotowywaliśmy ją, tutaj będzie ten odcinek gdzieś. Puch. Przygotowywaliśmy sobie tą kolację i wspomnieliśmy o tym, że my bez polskiego majonezu się nie ruszamy, bo jak wiecie, 5 lat mieszkaliśmy w Anglii. I zawsze kupowaliśmy polskie majonezy i zazwyczaj był to kielecki. I my ogłosiliśmy wszędzie wobec, że najlepszy majonez to jest kielecki, bo myśleliśmy, że tak jest, że cała Polska o tym wie. Po czym, i muszę powiedzieć, że nikt nie sponsoruje tego odcinka, po czym okazało się, że Polska jest podzielona na regiony majonezowe i w każdym regionie króluje inny majonez, więc tam w komentarzach po prostu była no, grzywa dyskusja, który majonez jest najlepszy. No i tak jakoś się złożyło, że jak jechaliśmy po Polsce, przypomniała nam się ta dyskusja i pomyśleliśmy, że niektórzy kupują kartki, inni kupują magnesy,
A my na kubki, pamiątkę. My na pamiątkę, co lekko kupiliśmy. Uwaga! Mamy tutaj cztery regionalne majonezy robione przez spółdzielnie takie nie... Wytwórnie. Lokalne. Dokładnie. Oczywiście to wiemy, że to nie są wszystkie. Znaleźliśmy gdzieś w internecie taką mapkę majonezów. To nie są wszystkie. To są te, których my tam byliśmy, nie? Majonez kielecki, no to wiadomo, to jest nasze rejony Kraków, Małopolska. Kętrzyński to jest majonez, który jest na Mazurach, w Kętrzynie, okolice Rynu naszego kochanego. Majonez Motyl jest, słuchajcie, z Łodzi, a majonez Pegas jest z Wielkopolski, z Poznania. Pewnie pomyślicie, że zwariowaliśmy, ale stwierdziliśmy, ale my kochamy majonez, my jemy że... pizzę z majonezem, my jemy to wszystko prawda. Z majonezem, a czasami nawet jak mam ochotę, to samo na majonez po prostu jem. Także dzisiaj na zakończenie, już prawie całkowite zakończenie naszej podróży po Polsce. Tak, dzisiaj będzie test majonezowy. Postanowiliśmy zrobić herbatkę, zrobiliśmy sobie polską sałatkę, mamy jajka, właśnie. Mamy kanapeczki z szynką z pomidorem. Mamy takie same kanapki, takie same jajeczka i mamy tą sałatkę, to będziemy potem przyprawiać. No i herbatę po prostu, oczywiście ciepłą. Herbatkę do popicia i będziemy testować, który majonez regionalny jest najlepszy. Nie ma tutaj majonezu winiary, bo majonez winiary to już jest taka ogólnopolska produkt, taki jak we wszystkich supermarketach. Może zostawmy sobie kielecki na koniec. Dobra, bo kielecki znam. Zaczynamy od Pegasa. Otwiera się łatwo, pachnie jak majonez. Tak wygląda, słuchajcie, majonez Pegas w Wielkopolsce. To z jajek. Na jajka. Mm-hmm. O, ja wam tutaj odsłonię. Ewa Chodakowska, nie patrz na to. Tak jak Kasia powiedziała, to nie jest sponsorowany odcinek przez żadną firmę majonezową, ani przez konkurencję na tym bazie. Ja czuję lekkość. Go, taki bardzo słaby. Mhm, bardzo słaby, dokładnie. Teraz sałatka. Dobra. Mamy zrobione ten, no po prostu miks sałatkowy. Taką klasyczną, jarzynową. Ale jest taki strasznie płynny. Mhm. Taki... I taki biały. Spoko. On jest po prostu taki delikatny. Tak. Do sałatki będą zbyt delikatny, bym powiedział. Nie wierzę, że to robimy publicznie. Z majonezem. Jezu, nałożony jest pięknie majonez. Proszę, nie, smacznego, kochana. Bardzo płynny. No to na pewno dobre. Więc no, majonez Pegas uważam, że jest dobry. Otwieram motyla. Dużo gęściej, jaki żółty jest. Żółciutkie jajeczko było. Jest dużo żółkszy. Ten jest biały, a ten jest żółty. Nakładam pięknie. O Jezu, ten trochę jak sos wygląda. Jest trochę słodszy w smaku. Taki jakiś sos. Sos majonezowy, ale to nie jest majonez. Mi się wydaje, że on będzie dobry z sałatką. Ja tam coś czuję. Ma jakiś posmak czegoś. Ma jakiś posmak, no. O, pada nam bateria. W tym czasie nałożymy sałatki i wymieszamy, a ja zmienię baterię. Przypominam, teraz testujemy majonez Motyl. No, niestety nie urywa. Nie jest to nasz majonez, nie chcę tego najeść. Nie oceniamy regionu ani nic przez to, po prostu to są tylko majonezy i nasz smak, nasz osobisty smak. Tak, to jest po prostu porównanie majonezu. Teraz polecimy na majonez kętrzyński. Czy mazurski, bo to są nasze ukochane ten sławny, Mazury. On był bardzo sławny, bardzo dużo osób chwaliło właśnie ten majonez w owej wspomnianej dyskusji. Tak, także już widzę, że ma kolor żółty, nie jest tak gęsty jak ten, a nie jest tak biały jak ten. O Boże, pachnie jak ten nasz. O Jezu, jak się pani nalewa. O tak. Wyrazisty, bardzo wyrazisty. Dodawaj, i bez majonez. Do jajka nawet za bardzo możliwe. Może to lubi. Myślę, że ze sałatką. Aż taki, potem z tyłu jest takie cierpki tutaj, naliciarki mi przechodzą. A to przez żółtko, słuchaj, chyba. No, Mazury uwielbiamy, jak wiecie. Z Mazur odcinek tutaj jest. Jezu, no, jakbyśmy mogli, to już byśmy znowu byli. Ale niestety za daleko jest stąd, z Bieszcza. No jest dobry, ale jest mega intensywny. Tak? Dobry na kanapce, ale na jajku był lepszy. Myślę, że sałatwo będzie pyszne. Mam zapisane, w ogóle tak, muszę wam powiedzieć jeszcze najlepszą historię. A Aleksander będzie wiedział, jak to poskładać? Nie. To? Muszę wam przede wszystkim powiedzieć historię, która się wydarzyła jeszcze w Zielonej Górze. Razem ze znajomym, razem z Krzyśkiem, którego poznaliśmy, jego rodzinką, byliśmy na wycieczce kamperowej
i Kinia zapytała, gdzie jest jej synek, co robi Natuś. Ja powiedziałam Natusiowi, że ja dałam, ja jej odpowiedziałam, że ja dałam Natusiowi spinacze do zabawy. A siedzi Kinia w kamperze i bawi się spinaczami. A Kinia takie przerażone oczy zrobiła, rany boskie, jak to, co się stało, bo Natuś ma 2 latka chyba. No. Więc przerażona. I ja już się domyśliłam, co jest grane, że ona słowa spinacze pewnie rozumie inaczej niż my. No i okazało się, że my na takie no właśnie, w zielonogórskim mówi się klamerki, a u nas w Małopolsce mówi się spinacze, na takie klipsiki, którym się przypina pranie. Także no, był ten strach w oczach. Więc to jest jedna anegdotka i możecie nam napisać, czy wy macie jeszcze jakieś inne słówka na nasze spinacze. A w Wielkopolsce dowiedzieliśmy się tak. My mówimy, jak coś komuś podajemy, to ja ci podam. Ja ci to podam zazwyczaj. Tam w Wielkopolsce mówili, ja podam tobie. I jeszcze dowiedziałam się po drodze od kogoś, że ja to dla ciebie podam. Tak się mówi na Podlasiu w ogóle podobno. Ciekawe. No i jak sałatka? Nie wiem. Taka już spokojna. Taka dobra. Nie zabił smaku tej sałatki. Po prostu idealnie współgra z warzywami, z jajkiem i ziemniakami. Ale nie, no już jest intensywne w porównaniu do tych dwóch. No, ale to tutaj czuć, że jest majonez. To ładujemy jeszcze teraz ostatnie kieleczki, żeby było wszystko potwierdzone. A teraz jemy naszego króla majonezów. Gdzie wydaje się, że to po prostu chodzi o to, że jak ktoś je całe życie, to ma wspomnienia i w mózgu już są utrwalone dobre neurony po prostu. Dobre wspomnienia, bezpieczny dom, smak mamy. Ale ten jest intensywny. Znaczy smak potraw mamy. Ten jest najmocniejszy ze wszystkich. Ma najwięcej tego, podejrzewam, że to jest ocet. No, ten jest mega mocny. Teraz strasznie, no. Aż pali. Ojej, Łukasz, że musimy dać gryza kanapki, już nie wiem. Ja ci to nie musisz zjeść całej. Fenomenalny. Z kanapką jest pyszny. Na kanapkę nie ma nic lepszego. Ten wygrał na kanapki. No i teraz sałatka. To też daj tylko do twojego, bo ja nie zjem już całej. Jesz mi z ręki. To już sałatka mamy. Tutaj nie będę obiektywna. No, wygrał. Numer 1, numer 2, numer 3. Dziękujemy. Ale jeszcze, żeby być tak totalnie obiektywny. A, jeszcze goła. To zrobimy jeszcze blind test. Ja się zgłaszam na ochotnika, ja chcę być testowany. Zrobimy coś takiego, zrobiliśmy u Karola Okrasy. Czyli będziemy teraz... Jak po prostu sprzątniemy tak. No, jestem. Dobra, proszę mi dać. A nie tak, jakoś niepełną kopiastą łyżkę. Dobra. Ja może zgadnę, który to jest który. Dobra, idzie pierwszy. No, zamykaj buzię. A, to jest ten słodki. Nie? To jest pewnie ten. No to wiesz się za chwilę. No, to jest. Albo z nagrania. Z Łodzi. No, drugi. Wiem, co to jest, ale to jest kielecki, ten był mocny. To jest ten pierwszy. To jest ten biały. Pegas. A to wszystko inaczej. Gdzie ostatni? O nie, to jest ten słodki. Aha, to tamten. No dobra. Który ci najbardziej smakuje? Taki sok. Ten drugi. No, to był drugi. Kielecki. A, wyczułem. Pierwszy był Kęczyński, który się Kęczyński, a ten był ostatni, nie? Tak, ten był, ten trafiłem. Ten trafiłem, to się pomyliłem. Ale dlatego, ale tylko że dlatego, że ten poleciał pierwszy. Tak. No i wszystkie majonezy są nasze, polskie, dobre. Dziękujemy. Wszystkie są lepsze niż te angielskie, jakiekolwiek inne, brzydkie, białe, sieciówkowe majonezy. No my najbardziej lubimy kielecki, to się widocznie nie zmieni, bo to jest smak naszego dzieciństwa po prostu. Ale jest mega mocny. Mega. I jest intensywny. Kętrzyński jest rzeczywiście fajny, bo jest łagodny i łagodniejszy, tak. Ale wciąż intensywny. Ten, też jest fajny. Ten jest bardzo łagodny, a ten jest trochę za słodki. Ten nie, ten smakuje tak nie za ciekawie. No, jak ktoś lubi, to może, nie? Natomiast on bardziej taki sos. Sos taki do jakiegoś sosik, czegoś. Coś do czegoś. Taki sosowaty jest. No, więc taka Polska różnorodna, każdy jest inny, każdy lubi inny majonez, ale pięknie. Podobało się nam bardzo i po prostu jesteśmy ubogaceni tym czasem. Jeszcze przed nami właśnie Bieszczady.
Ale Ukraina. No, było mega fajnie, mega miło. A! I jeszcze chcemy powiedzieć na koniec wielkie podziękowania dla aplikacji Wings, która się teraz nazywa Wings, nazywa się Wings Experiences, bo w trakcie naszej podróży zmienili nazwę, troszeczkę ubogacili, troszeczkę, jak to się mówi, troszkę zmienili swój wygląd aplikacji, uszlachetnili, teraz jest łatwiejszy w obsłudze, można łatwiej znaleźć, opisać, zdjęcie i tak dalej. Stąd też ta zmiana nazwy. W każdym razie oni właśnie byli naszym partnerem naszej podróży po Polsce, byli z nami od samego początku i chcemy za to mega podziękować. Tylko dzięki Wings Experience udało nam się sfinansować po prostu to paliwo, którym spłacili za paliwo, nie? I mogliśmy dzięki temu podróżować po Polsce, za co bardzo serdecznie dziękujemy aplikacji Wings. Dziękujemy. A Was zachęcamy nieustannie do skorzystania, bo jest to bardzo fajna sprawa dla osób, które jakąś pasję posiadają, chciały się tą pasją dzielić, chciały zarabiać na swojej pasji. Aplikacja Wings właśnie służy do tego. No, posiedźcie z nami, Aleksander, posłuchaj, co tu się dzieje u nas. Dobra, no to tyle. Kończymy powoli tego vloga zwana. Kulinarnego. Kulinarnego, majonezowego i podsumowującego. Chcemy Wam bardzo podziękować za to, że byliście z nami, za to, że jesteście z nami i że podróżujecie z nami i że podobały Wam się vlogi z Polski. Dzięki wielkie i mamy nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się też podoba. Że wytrwaliście do końca. No, dokładnie. I że nie padliście po prostu z wrażenia. Jak ktoś jest głodny, to niech co zrobi kanapkę albo sałatkę z majonezem takim, jaki lubi. Bo Polska jest piękna. Polska ma i majonezy są majonez. Cudowne. Uwielbiam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa. Moi drodzy, to nie jest koniec jeszcze vloga. Jeszcze sobie włączymy za chwileczkę film, ale połączymy go nietypowo, bo zawsze oglądaliśmy do tej pory na Netflixa czy YouTube, oglądaliśmy na laptopie albo na telefonie, a dzisiaj pierwszy raz oglądniemy go na... prześcieradle. Na prześcieradle! Zobaczcie! Prześcieradło właśnie nie jest to jeszcze białe, ale takie tylko znaleźliśmy pod łóżkiem. No i na prześladle oglądamy dzisiaj film Urbex History z Bieszczad i tam za parę dni będziemy się bujać. A tutaj zobaczcie, co jest nas prezent urodzinowy, jaki otrzymaliśmy. Jest to projektor, bezprzewodowy projektor Benku i jak na razie wygląda super fantastycznie. Mamy pilota, możemy podgłaśniać, ciemniać, wszystko jest bezprzewodowe. I... bo w naszym poprzednim domu też mieliśmy no prawie taki sam, tylko wersję domową, większą. No i większą. Z kablami, a ja nienawidzę kabli. A teraz mamy po prostu, mamy swój własny malutki w naszym domu na kółkach i no... Mamy po prostu kino domowe. Testujemy, testujemy go i damy Wam znać, jak się spisuje. Jak na razie jest fantastycznie. Podłączyliśmy go i działa. Wszystko.